Dlaczego nie zabierasz kordiana na plantańce z gwiazdami? Wiesz, to yy, kordian na próby czasami przychodzi. Yy, natomiast on wiesz, 15 minut, znaczy na pierwsze pół godziny, za wszystkimi się wita. Yy, I generalnie jest zaoferowany wszystkim, po czym już zaczyna biegać i chce wchodzić i tańczyć w ogóle na parkiecie. Więc ciężko tego mojego pięciolatka utrzymać. Przyjeżdża na próby czasami. Yy, natomiast on na nagrania to już jest za późno, godzina 20. To on generalnie wiesz już w piżamce i, 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 i szykuje się do podróży z morfeuszem, ale ogląda faktycznie w poniedziałki ogląda cały i tak w ogóle bardzo sobie ładnie wymyślił, że yy, że tam załóżmy, że i mówi, że Cześć, tu Kordian, że walca angielskiego zatańczy Kajra Masarakowa i Rafał Masarak. Więc naprawdę wkręcił się bardzo w to i w ogóle mówi, że musi się śni taniec i że chce tańczyć i czy z nim potańczę i że w ogóle ma marzenie, żeby mama miała piękną sukienkę, yy, żeby była ładnie pomalowana i miała kulę. Więc <laughs> w ogóle jest absolutnym słodziakiem. Natomiast no, na same nagrania nie. Dobra, a kto się nim zajmuje w czasie nagrań? Yy, wiesz to no... Z nami od pięciu lat mieszka nasza kuzynka, która, która yy, została studentką Akademii Medycznej, już w tym roku będzie ją kończyła, więc ona z nami była w trasie przez te pięć lat i, i no z nami mieszka i, i, i jak nas nie ma, no to ona jest z nim, więc Horden jest przyzwyczajony do tego, że ona jest z nim cały czas. Właściwie to jest jego taka druga mama, więc jak do niej zaczęła mówić mama, to zupełnie się w ogóle nie dziwiłam, wręcz przeciwnie, byłam bardzo spokojna, że jest zadbany, szczęśliwy, zaopiekowany i, i ja dzięki temu mogłam robić to, co robiłam.